światło Chrystusa. Bogu i będą dzięki w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, poprowadź nas przez tą drogę krzyżową. Duchu Święty, dotykaj serc wszystkich dzieci, aby i one... Jednych, których nie mają zabawek i nie mają co jest i nie mają rodziców. Dobrze. Aby i oni w swoim cierpieniu mogli zjednoczyć się z cierpieniem naszego Pana, czerpać z Jego radość, nadzieję. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. I zobaczcie, że skazanie na śmierć Pana Jezusa dla nas oznacza początek zbawienia, początek odkupienia. Jego skazanie jest dla nas odkupieniem i nadzieją na życie wieczne. Dlatego dziękujemy Ci, Jezu, że przyjąłeś to oskarżenie, przyjąłeś ten ludzki sąd, abyśmy mogli cieszyć się skutkami tej odkupieńczej męki i Twojej śmierci. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezus bierze cysta swoje labiona. Ci się, Panie, błogosławimy Ciebie. Przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczej. Panie Jezu, Ty bierzesz swój krzyż, pokazując nam, żebyśmy otwierali również nasze serca i nasze ręce, abyśmy brali swoje krzyże, abyśmy brali trud każdego dnia, trud naszego powołania, w tym, kim jesteśmy, aby dzieci brały trud bycia dzieckiem, słuchania rodziców, podejmowania swoich zadań, małych, umałych, ale jednak. Każdy ma swój trud i w tym krzyżu, Panie, możemy się łączyć z Tobą. Ty dla odkupienia świata, a my dla naszego uświęcenia. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że dajesz nam taki przykład. Dziękujemy Ci, że bierzesz ten krzyż i że wziąłeś nasz krzyż i że z Tobą możemy go nieść. Jezus spotyka swoją matkę. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Spojrzałeś na nią z miłością, ona na ciebie tak samo. Czy umiem w podobny sposób rozmawiać z tatą i z mamą? Sa
Stacja szósta. Jezus Kukiłak. Nie szósta. Stacja szósta. Jezus. Nie Jezus, tylko ciele twarz Jezus. Jak miał na imię? Nie. Weronika. Święta Weronika, otwiera twarz Pani Jezusa. Pamiętamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Jezus opada pod piesek. Często chowasz głowę w piasek, kiedy trzeba stanąć w czyjejś obronie. A gdyby Święta Weronika zrobiła to samo, żeby iść drogą Jezusa, trzeba stawać w obronie niewinnych, choćby nawet innym to się nie podobało. Ci, którzy idą za Jezusem, muszą być odważni. Żałobą się pokrywają.